Marko, to Seb, poprowadzę Was teraz po apartamentowcu na Stegnach. Zobaczycie, jak wiele się zmieniło. Przez miesiąc zaledwie. Tutaj mamy łazieneczkę. Porobiliśmy przyłącza. Taki malutki prysznic. Z deszczownicą. Z rynną. Elektryka już jest pociągnięta cała. Tu były kiedyś drzwi, są zamurowane. Tu powstały najnowsze drzwi. Tu jeszcze mam troszeczkę elektryki do załatania. Ale to przyjdzie na to czas. Przejdźmy dalej. Łazieneczka. Cała zaciągnięta tynkiem, później pójdzie kłać. Kibelek już stoi, tu będzie drugi. No i lecimy dalej. Spiżarnia już stoi, zaciągnięta ładnie w gładzi. Jak widać, no oprócz środka. Bo jeszcze jest walka z elektryką. Zobaczcie, ile przewodów. Całe pęki, po prostu całe pęki. Dobrze, że wszystko jest wypisane. No i tak, tu już mam ładnie ściankę zaciągniętą w gładzi. To jest kuchenna. Za chwilę się nią zajmę. Naprawy, jak widać, porobione są. Puszki obsadzone. Tu będzie sufit podwieszany. Dlatego tym przewodem się nie zajmujemy. Tu jeszcze pójdzie beton. Są dobre podgrzejniki. Grzejniki są na zamówienie specjalnie robione, także... O, tutaj też już jest ładnie gładź. Grzejniki są na zamówienie, także one dopiero przyjdą w piątek. Jeszcze ich nie będziemy zakładać, jeszcze będę miał dosyć sporo docierania. Ale te ściany są równiutkie. Mega równiutkie. Najnowszym sposobem. Aplikacja gładzi wałkiem. Tunel pod przewody. I tędy został prowadzony przewód. Prąd. Głośniki i HDMI. Tutaj mamy pierwsze wyjście. Tu będzie wyspa. Tu mamy drugie wyjście. Tu też będzie taka ala wyspa. Tu będzie taki telewizor centralny. No i balkon i osiedle. Co mogę Wam jeszcze pokazać? Jest to osiedle Nowa Królikarnia, Warszawa Stegny. No i działamy. W sumie to ja działam sam, nie działamy. Pozdrawiam serdecznie.